No! Zegarek, żeby był... No nie pisał, tak? Witam Państwa serdecznie, znajdujemy się na planie filmu Andrzeja Seremonowicza Jak się pozbyć celulitu. Ja nie mam zielonego pojęcia, bo chyba go nie posiadam. Ale może mój kolega Rutek coś powie. Rutek? Witam serdecznie, jesteśmy na planie filmu Planeta Małp. Właśnie jestem przerabiony na głównego bohatera. Za jakieś 2 godziny zobaczycie mnie w okazałości. Pozdrawiam serdecznie, szczególnie Jadwigę i Andrzejkę. No pycha, wiesz, próżność, chęć zdobycia taniego poklasku, powodzenie u kobiet mimo upływającego wieku. To są wszystko te motywatory bardzo poważne. A film kręcisz? No, ja próbuję to robić od lat. No. Ja chciałem powiedzieć, że ostatnio zakupiłem nową płytę Eminema. Jeżeli masz płytę, którą kupujesz w Empiku i zgrywasz sobie ją na laptopa, to jest wedle prawa okej, czy nie, Rutek? Okej, no bo to jest moja płyta, więc mogę ją zgrać na tego laptopa. I mogę ją też wypalić na MP3, no bo muszę ją wypalić na MP3, więc to nie jest piractwo, że mam ją na takim pierdolniku małym. Chcę sobie wyobrazić śmieszne zdarzenie. Kiedy jadłem 5. pieroga, siedziałem już na 1. Więc jak mogę na MP3 słuchać płyty, żeby jej nie piratować? Dobra. Ja wychodzę. No kupiłem płytę w Empiku, przypuśćmy, włożyłem ją do laptopa i zrzuciłem z laptopa ją do MP3. To nie jest MP, nie jest piractwo, bo to jest z oryginalnej płyty, którą kupiłem. W każdym bądź razie, kupując cukinię, musimy zwrócić uwagę na to, że jak ona ma ten czubek, tak o, tu, żeby nie było takich gnieceń rzadszych. Ja cukinię znam w zasadzie od studiów. Jest fantastyczny chłopak, wszyscy go lubią. Świetnie się na narta, gra w golf. Siema Rutek, cukinia. A. Co jest? Chciałem oznajmić wszędzie pobyt. Przegięcie pały. Będziecie mieli problem ze skończeniem tego filmu. Możemy iść? Tak, możemy iść. Odwszawianie to jest proces bardzo długi i żmudny. Tutaj koleżanka najpierw przyczesuje pukle, żeby znaleźć te największe ozdobniki, a później sypie takim specjalnym, to jest mini cyklon B, którym sypie i zabija zarodniki. Jak rękołodią. Klody! Ja też przyznam się, że byłem zaskoczony, że po 30 pała dalej rośnie. Moja pała prawdę ci powie. Przyznam się, że nie widziałem i nie słyszałem. A ja jego pałę słyszałem. Pamiętam, jak rano bił o takie to chyba było zamrożona wołowina. Bił, cały hodol się trząsł. Ja przyznam szczerze, że to jest prawda, że czym większy nos, tym większa pała. To prawda. Chyba masz większego. Ej, pani Magdo, skąd taki nos? Przed chwilą stremowana została Magdalena Boczarska za rolę kurka wodna. Wiesz co, Rutek, to przypomina taką anegdotkę, to był Kołobrzeg 91. Czy tego pragniesz, czy chcesz? Czy o to chodzi ci? Ach, to była szprycha. No była, była. Ona miała takie kokardy fioletowe. Na kokardach jeździła tak. 6 lat. Pamiętam, pamiętasz jak nam pokazywała w kamieniołomach? Tak, tak. Co tak. Ta cegła spadła na Józiuka? Na Józiuka i który krzyknął przed uderzeniem, ale sałata! I potem na niego mówili sałata, tylko że oka nie miał. Ale powiem ci, że widziałem ostatnio Patryka, zupełnie inny człowiek. Nic się nie zmienił. Ja się nie eksponuję. Masz tego. Ser serowi nierówny. Ale byłem w Zakopanem, powiem ci, jadłem to z cypki z ulicy. No i? Bardzo drogie były. Ale drogie były. Ale czekaj, bo zobacz, co się stało. Nie, no przestań, spoko, wciągniesz. Nie wyciągniesz? Pokaż. Nie wypuszczaj kotka, nie bój się. Otworzyłam. Że z jednej strony wiesz, a z drugiej strony nie wiesz.
schabowy jest jeszcze. Te czarne dziury od... Ale w jaki sposób, stary, żeby wrzucić go do kotła karmelu, stary? Ale no to jest stary. Jak filmowo, kocioł karmelu. Nawet w filmie byś tego nie wymyślił. No nie wymyśliłbyś, nie przekazałbyś słodyczy tej sceny. A co, Mariana? Dosiego? No wiesz. Napisał Dosiego? Lipa. Lipa, lipa. Już nie dryga. Daniel Bryski utrzymuje poziom, nie powiem. Daje radę, Daniel? On powiedział fajną rzecz, że aktor powinien być jak bokser. Jak wchodzisz na ring, musisz wiedzieć, że jest najlepszy, bo inaczej cię zniosą. No dokładnie. Jest już półparzyszka! A to jest Andrzej Saramonowicz, który produkuje ten film i reżyseruje go. Chyba powinieneś, Maciek, opuścić plan, co? Kurwa, jeszcze tu jesteś. Dokręcam się. Lutek, za jakieś 10 lat puszczę ci film, który będzie rozmową z tobą samym z sobą. Łącz było? 253. Akcja. Dita mamo kibori, kibori da kibori, ta veleske baktali, devla baktali. Dita mamo kibori. Bo ja cię kręciłem tak wtedy, że ja wiem, i teraz wiesz ty i ty. I tak serwisa zmontuję. 5-minutowy film tak za 10 lat stary. Rutek kontra Rutek. Ja przyjdę w smokingu. A widziałem ten film, co pamiętasz, cośmy kręcili. No nie widziałem właśnie jeszcze go. Przerwamy, proszę. A teraz przechodzimy na reklamy. Kwadratowe jaja w styropianowych opuszkach. Warner Bros. Andrzej Saramonowicz.